i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Księga Izajasza, 6 rozdział, 3 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do Ciebie: Wzywam Cię do życia pełnego wdzięczności. Chcę, aby każda chwila Twojej wędrówki była przesycona dziękczynieniem. Podstawą Twojej wdzięczności jest moja zwierzchnia władza. Jestem stworzycielem i zarządcą wszechświata. Niebo i ziemia są pełne mojej chwalebnej obecności. Gdy pozwalasz sobie na krytykę lub narzekanie, zachowujesz się tak, jakbyś myślał, że sam potrafiłbyś zarządzać światem lepiej niż ja. Patrzysz na wszystko ze swojej ograniczonej ludzkiej perspektywy i dlatego może Ci się wydawać, że podejmuję niewłaściwe decyzje jako zarządca. Gdybym odsłonił kurtynę i pozwolił Ci zajrzeć do Królestwa Niebieskiego, zrozumiałbyś o wiele więcej. Jednak stworzyłem Cię tak, abyś postępował według wiary, a nie dzięki widzeniu. Uznaj moją zwierzchność, dziękując mi w każdym położeniu.